spodziewam się, że Państwo może zagadniecie o sytuację lokalnie i globalnie, więc nie owijam w bawełnę i nie chowam światła pod korcem. Ja uważam, że pod pretekstem wojny, wcześniej wojny z pandemią, prawda? Władza przez 2 lata, władza warszawska toczyła nieubłaganie wojnę z mniemaną pandemią. Teraz wajcha została przestawiona. W internecie taki mem widziałem, śmieszny. Adam Słodowy radzi: dziś pokażę Państwu, jak przerobić maseczkę na chorągiewkę ukraińską. I tak jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki główne media, główne ośrodki propagandowe, dezinformacyjne zmieniły temat. Wcześniej wiodący był temat ilu tam przetestowanych, ilu wyszczepionych, a teraz wiodący temat i nic z tym dziwnego. Co tam na Ukrainie? No właśnie, ja mówię jeszcze na Ukrainie i jakoś się nie mogę nauczyć po nowemu. Nowomowa, to jest bardzo charakterystyczne, że jak chcą nam zrobić przemeblowanie w głowie i jak chcą nam się dobrać oczywiście do portfela docelowo, ale do ciała, do duszy, to grzebią w język i żądają od nas, żebyśmy się nauczyli pewnych nowych słów, żebyśmy zmienili nasze nawyki językowe. To jest bardzo ciekawe. Ci, którzy tak robią, albo wiedzą, nauczyli się, ktoś ich nauczył, albo trafnie intuicja im podpowiada, że żeby człowieka skutecznie zrekonstruować wewnętrznie, to trzeba właśnie wymienić mu język. Trzeba zakwestionować język, którym się posługiwał. Trzeba zakwestionować najbardziej oczywiste oczywistości i najbardziej normalne normalności. I wtedy człowiek generalnie staje się łatwiejszy w obsłudze. Więc przez te poprzednie 2 lata postąpiła władza ludowa na naszym odcinku warszawska. Władza, no ale znowu, idąc na skróty, Państwo rozumiecie, że ta warszawska władza sama tego wszystkiego nie wymyśla, prawda? Że co najmniej niektóre rzeczy to przyjmuje do akceptującej wiadomości i do wykonania, do realizacji przyjmuje, tak właśnie realizuje. Więc pod pretekstem walki z pandemią ta władza posunęła się o parę kroków dalej niż ktokolwiek wcześniej próbował, mianowicie ta władza upaństwowiła nasze ciała. To wcześniej tak nie bywało. Wcześniej żaden reżim, strach powiedzieć, ani zaborczy, ani okupacyjny, ani kolaborancki, jawny, żaden reżim nie wchodził do konfesjonału, tak, po to, żeby go zamknąć. Tak się zdarzyło w zeszłym roku, tak, że skasowano jedne święta, drugie święta, pozbawiono Polaków dostępu do sakramentów. To niezależnie od tego, czy kto korzysta, czy nie korzysta, każdemu warto polecić, no to to jest rzecz niebywała. To jest rzecz niebywała i to jest pewien znak markowy tego nowego reżimu, że sięgnął ten reżim tam, gdzie żaden wcześniej nie sięgał. I druga rzecz, że oczywiście każda władza totalitarna ma totalitarne zapędy, ale żadna wcześniej nie posunęła się do tak jawnego upaństwowienia ciała człowieka i zanegowania prawa do prywatności najbardziej drastycznego w kwestii tajemnicy lekarskiej. Tajemnica lekarska została zanegowana, prawda? Już dawno nie ma tajemnicy bankowej, nie ma tajemnicy handlowej. No jeszcze się trzyma tajemnica adwokacka, chociaż i to nie jest takie oczywiste, a zanegowana została tajemnica lekarska. Więc jak to straciliśmy? Straciliśmy prawo do prywatności. No to cóż nam zostało? Za chwilę stracić mamy prawo do paru groszy w kieszeni, bo tych groszy ma nie być, prawda? Bo,
bo Polska bezgotówkowa. I to wszystko jakoś się wiąże. To wszystko zmierza w jednym kierunku do wspólnego celu, jakim jest zdanie człowieka na łaskę i niełaskę starszych i mądrzejszych, władzy, prawda, która każdemu obiecuje, że da, jak Karol Marx, że każdemu tam według jego potrzeb, więc i ta władza obiecuje, z jednej strony szykuje się, żeby nam zabrać gotówkę, teraz akurat o tym troszkę ciszej, no bo są różne mądrości etapu i różnymi sprawami oni tam się zajmują, ale wróci ten temat na pewno, ale jednocześnie pokazywana jest marchewka. Do kompletu z tym kijkiem pokazywana jest marchewka, więc dochód podstawowy, obietnica, że każdy będzie miał, prawda? Każdy będzie miał swoje, ludzie się już przyzwyczaili, 500+, 13, 15 emeryturę, tylko tyle, że do tego się doda takie tam gadżety w postaci, no na przykład paszportu covidowego, czy jak on tam się będzie nazywał, czy będzie to taki paszport, który generalnie jego posiadanie będzie znamionowało, że się jest godnym zaufania obywatelem. Różnie to jest testowane w różnych zakątkach świata. W Chinach wprost nazwano punktami zaufania społecznego. No i możesz sobie, człowieku, mieć ten dochód swój podstawowy bezgotówkowo, nawet jak w komunizmie. Pójdziesz, człowieku, do sklepu, do owada pobliskiego i będziesz miał swoje kilo ryżu plus, na przykład od premiera Morawieckiego, no ale żeby ściągnąć z półki ten kilogram ryżu czy makaronu, no trzeba będzie podejść do jakiegoś czytnika i albo coś pokazać, albo może ten czytnik nas będzie rozpoznawał, bo to już też technika tak postąpiła, że przecież na lotniskach już nas Wielki Brat rozpoznaje, kiedy nawet nie zatrzymując się przechodzimy przez bramkę i jest czytana tęczówka naszego oka, więc to jest naprawdę tylko kwestia, można powiedzieć, domknięcia się tego systemu, tej infrastruktury, ale technika i technologia jest, więc nie dostaniemy naszego kilograma ryżu plus, jeżeli nie będziemy lojalnymi, porządnie wyszczepionymi obywatelami. Prawda? A jak już, jeżeli się zgodzimy na to, że władza ma nam mówić, czym się szczepić, czym się szprycować, no to kiedy powiemy władzy nie, to na co władza nie będzie mogła sobie pozwolić? Bardzo szybko okaże się, że tylko odpowiedzialni ludzie mogą wychowywać dzieci. A kto jest nieodpowiedzialny? No to już wiadomo, to już powiedziano w ciągu ostatnich dni, lat szereg razy powiedziano, że są wysoce nieodpowiedzialni ci ludzie, którzy swoich dzieci nie szprycują. Dzisiaj przyjechałem tutaj do Państwa prosto z zakończonego posiedzenia Poselskiej Komisji Śledczej działającej w formule zespołu parlamentarnego do spraw nadużyć i naruszeń prawa w związku z COVID-19 i dziś akurat mowa była o szkołach, o nadużyciach wobec uczniów i wobec nauczycieli. I były tam cytowane dokumenty, to znaczy komunikaty, które tam nauczycielom nadsyłano i dzieciom. Tak, do dzieci kierowała władza takie wezwania, żeby to dzieci uprzytomniły rodzicom, że chcą normalnie żyć i dlatego chcą się normalnie wyszczepić, prawda? I to się dzieje naprawdę. Ja w roku 2021 to było? Tak, pierwszym, w zeszłym roku już. Myli mi się, bo czas na wojnie tak szybko biegnie, prawda? Nie przypadkiem się liczy podwójnie do wysługi awansowej czas na wojnie, więc Centralny Urząd Rejestracji Leków, Produktów Medycznych i Biobójczych, no i tam właśnie udzielono zgody na wyszczepianie małych ludzi, obywateli Rzeczpospolitej Polskiej od 5 roku życia, a na kim tam eksperymentowali, to dokładnie nie wiadomo. Więc to wszystko się stało pod pretekstem walki z pandemią. Na to wszystko wystarczyły zaledwie 2 lata. Teraz pierdyszka, zmiana tematu,
teraz niech ludzie pomyślą przez chwilę, że to już temat się zmienił, że to już nie wróci, bo tak przecież myśleli i latem 20 roku, i tak myśleli latem 21 roku, więc niech sobie tak pomyślą latem 22 roku, że to już nieaktualne, że to już nie ma o co walczyć, że kto właściwie mówi o tej segregacji sanitarnej, to po co on o tym mówi, skoro już odwołano te tam obostrzenia tak zwane, więc niczego nie odwołano, nie odszczekano, tylko je zawieszono. Na przykład Ministerstwo Edukacji zostawiło sobie taką furtkę w zarządzeniu, że do grudnia może wrócić lockdown i kwarantanna i w ogóle, prawda? Więc ja sądzę, że, jakby to powiedzieć, nie wiem, bo mi się nikt nie zwierza z tych, którzy nam to robią, ale nie ma żadnych powodów, żeby po tę pałkę nie sięgnięto. Skoro sięgnięto, oporu nie było na szerszą skalę i dobrze poszło, prawda? Ludzie zostali przetresowani, zostali wdrożeni do tego nowego trybu. Nowa normalność ogłoszona przez premiera Morawieckiego już w roku 20, no już jest fakt. I już jak się dobrze rozejrzymy, rzeczywiście chyba mieli rację ci, co mówili, że powrotu do normalnej normalności to nie będzie. I teraz, to przez dwa lata, pod pretekstem walki z pandemią, a teraz wojna. I cóż stało się pod pretekstem walki o pokój, która będzie prowadzona przez wielkie mocarstwa, do ostatniego Ukraińca, do ostatniego Polaka, prowadzona będzie walka o pokój w Europie Środkowej na Międzymorzu, na to się zanosi. Oczywiście, że Moskale wygrali casting, Włodzimierz Putin osobiście na Hitlera XXI wieku, no bo kto zaczął, ten już przeszedł do historii, prawda? Tak jak w 1939 roku umówił się Hitler ze Stalinem, że razem ruszają. Ruszył 1 września, a tu mija tydzień, mija drugi, no i już przeszło do historii, kto zaczął. Zobaczcie Państwo, jakie się dzieją cuda pod pretekstem tej walki o pokój. Z kolei zanegowane zostały pewne elementarne, ramowe kategorie istnienia, nie naszego osobistego, bo to nam rozmontowano, to nam unieważniono, skasowano pod pretekstem pandemii, prawda? Właśnie prywatność, tajemnica lekarska i takie tam. I prawo do przemieszczania się, prawo do ubierania się tak jak chce, a nie konsultowania z władzą, co mam zakładać na głowę, a co na nogę, prawda? To skasowano. A pod pretekstem wojny kasuje się to, co dotyczy państwa. Co dotyczy państwa. No i co jest kluczowe? No kluczowa jest niepodległość, suwerenność. Suwerenność wolnego narodu, narodu wolnych Polaków we własnym niepodległym państwie. To zostało skasowane w momencie, kiedy zaczęto nam komunikować, że te kategorie już nie znaczą tego, co wcześniej znaczyły. Już wprawdzie wcześniej, w poprzednich dekadach, już tam, prawda, Gazeta Wyborcza już tam sporo w druku poświęciła temu miejsca, że kto się upomina o niepodległość i suwerenność, to jest nie dzisiejszym człowiekiem. Oni na różne sposoby to tłumaczyli, prawda, niekoniecznie takim zdaniem, które ja wypowiadam, ale do tego zmierzali. A teraz to już staje się faktem. Prezydent sąsiedniego państwa, pan Zieleński, przemawiał do Zgromadzenia Narodowego tu w Warszawie, chyba to było zresztą pierwsze w historii takie przemówienie męża stanu do Zgromadzenia Narodowego w koszulce polo. To jest też pewien przełom dla mnie cywilizacyjny, pewien szok, że nie można nawet na 15 minut koszuli porządnej włożyć, tylko trzeba robić tę atmosferę, że jesteśmy na wojnie, że tu prezydent nie ma czasu na głupstwo, prawda? Więc przemówił i co powiedział? Powiedział, że nie ma już między nami granicy. Że nie ma między nami granicy, proszę was. No i mógł sobie kto pomyśleć jeszcze parę tygodni temu, że to tylko tak mu się powiedziało, że to taka figura literacka jest jakaś poetycka, że to takie uniesienie wojenne, prawda, że nie ma granicy między nami. No ale proszę państwa, okazuje się, że faktycznie służby graniczne w pierwszych dniach, to w każdym razie było oczywiste, że służby graniczne choćby nawet bardzo chciały,
nie są w stanie kontrolować tego, kto właściwie do nas wierzy. To też nie kontrolowały. Ponieważ jak się stawia służby, czy zielone, czy niebieskie, czy przezroczyste, stawia się wobec wyzwań nie do udźwignięcia, no to nie dźwigają, prawda? A tu nawet nikt nie oczekiwał, żeby dźwignę. Więc zanegowano tę odrębność państwową na tym podstawowym poziomie, jakim jest kontur graniczny państwa. Granica okazała się iluzoryczna. Teraz zanegowano hierarchię obowiązków władzy. Okazało się, że pierwszym obowiązkiem władzy warszawskiej, rządu Rzeczpospolitej Polskiej, jest przychylanie nieba Ukraińcom. I do dziś to się utrzymuje. Taka lista rankingowa obowiązków władz rządowych i samorządowych. I teraz, jeżeli jedni są promowani, uprzywilejowani, no to jest zero-jedynkowe. To jest niestety gra taka o sumie zerowej akurat w tym wypadku, że jak jedni mają na plus, to drudzy mają na minus. Jak jedni mają coś bez kolejki, no to drudzy staną w tej kolejce. Z dzieckiem do przedszkola, do szkoły. Są ludzie, którzy pamiętają, bo to niedawno, we wrześniu. Ludzie mają krótką pamięć, ale może co było we wrześniu, październiku, to sobie przypomną, że właśnie nie mogli zaprowadzić dziecka do tego przedszkola, które by sobie wybrali, do tej szkoły, którą by sobie życzyli wybrać. A teraz do tej szkoły przybywają jacyś goście, być może bardzo mili ludzie, być może rzeczywiście nastawieni tylko na ciężką pracę i solidną naukę, no ale pytanie, do czego jest państwo polskie? Czy państwo polskie to jest wielka orkiestra świątecznej pomocy 365 dni w roku dla wszystkich? No nie. Państwo polskie jest do tego, żeby Polacy byli bezpieczni, wolni. Państwo polskie jest do tego, żeby się troszczyć o dobrostan i bezpieczeństwo własnych obywateli. A jak jest z tymi własnymi obywatelami? Wiemy, że w poprzednim roku statystycznym w Polsce przybyło, jeszcze przed wojną, ale już w dobie pandemii, w Polsce przybyło 300-400 tysięcy ludzi, którzy spadli do kategorii nędza. To jest język nie literacki, tylko fachowy, no minimum egzystencji. Kto jest w stanie zaspokoić podstawowe potrzeby, zjeść, wypić, ubrać się i przespać pod dachem, nie każdy jest w stanie te potrzeby zrealizować. I ci, którzy nie są w stanie samemu ich zrealizować, zaspokoić w pełni tych potrzeb bytowych, egzystencjalnych, ci statystycznie należą do kategorii nędzarza. I otóż przybyło nam w Polsce miasto nędzarzy, 300-400 tysięcy. Główny Urząd Statystyczny. Nie ja jestem takim krytykantem małostkowym, nie ja kwestionuję to, co neogierkowska propaganda sukcesu sączy państwu przez telewizor. Życie stało się lżejsze, życie stało się weselsze, bo Główny Urząd Statystyczny mówi, że 300-400 tysięcy ludzi więcej niż poprzednio nie jest w stanie tych potrzeb zaspokoić. No to wobec tego, czym się zajmuje państwo polskie? Dlaczego ci nędzarze krajowi, którzy nie przyjechali z żadnej zagranicy, dlaczego oni są w drugiej albo trzeciej kolejności odśnieżania? Bo państwo polskie teraz się zajmuje czymś innym. Ono się zajmuje na przykład robieniem miejsca dla uchodźców wojennych. Pomijam już problematyczność tej kategorii, ale umówmy się, że są jacyś uchodźcy wojenni prawdziwi, więc państwo polskie robi dla nich miejsce. Gdzie? No na przykład w internacie, technikum w Polsce północno-zachodnim, to nasz kolega z Koszalina taki przykład nam podał. W tym internacie no, musieli opuścić ten internat polscy uczniowie, będą dojeżdżać do swojego technikum, niektórzy nawet kilkadziesiąt kilometrów, bo tymczasem w internacie trzeba zrobić miejsce dla uchodźców wojennych. Czy to jest w porządku? Nie. Z mojego punktu widzenia to nie jest w porządku. Z mojego punktu widzenia oczywiście chwała wolontariuszom, brawo wszyscy, którzy mają dobre serce i są w stanie innym nieba przychylić i ramiona szeroko otwierają, ale co innego jest indywidualna, prywatna decyzja,
czy ja to życiowo jestem w stanie obsłużyć, czy ja mam wyporność, czy moja rodzina da radę, to bardzo istotne, dlatego że nie wolno stawiać tej hierarchii obowiązków na głowie. Najpierw trzeba się zatroszczyć o własne dzieci, a potem ewentualnie o cudze, a potem te tam głodujące w Indiach, prawda? I kto odwraca tę hierarchię, ten postępuje niewłaściwie. Więc ja nikomu nie stawałbym na drodze do tego, żeby postępować, czynić miłosierdzie. To bym, nigdy by mi do głowy nie przyszło skrzywić się na kogoś, kto jest miłosierny, byle na własny koszt, szanowni państwo. Co innego jest miłosierdzie, a co innego jest urzędowa filantropia na koszt wszystkich obywateli, którzy spadają do drugiej, trzeciej kategorii odśnieżania, którzy stają się mniej ważni dla państwa polskiego. I to jest nie w porządku, i to jest zwyczajnie niewłaściwe, i o to się upominałem wczoraj z wieczora w pustawej sali obrad plenarnych Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, kiedy nie mogłem się doczekać prostej odpowiedzi na proste pytanie postawione pełnomocnikowi rządu do spraw tej operacji uchodźczej. Pan Szefernaker oświadczył, że on nie będzie odpowiadał na pytania takie tam, które padły, bo on nie będzie wchodził w dialog, innych słów użył, ale taki to miał sens, z propagandą Putina. No więc jak ja pytam, ile to będzie kosztowało Polaków, to jest głos Moskwy. Jak ja w państwa imieniu pytam, ile to będzie kosztowało, ile to już kosztuje, ile to będzie kosztowało za miesiąc, za rok, za 10 lat perspektywicznie, nie ma tej odpowiedzi, bo to tylko Władimir Putin może pytać o takie rzeczy. Tylko ruscy agenci mogą o takie rzeczy dopytywać i jeszcze źli ludzie na dodatek, prawda? Więc, szanowni państwo, za tą wymianą ludności, bo to już nie jest operacja pomoc uchodźcom wojennym, to jest operacja masowego przesiedlenia. Niewidziana w historii, ani w Polsce, ani w ogóle na kontynencie europejskim, ani przypuszczam, że po prostu takich rzeczy nie było. Nie było. 2,5 miliona ludzi w niespełna 2 miesiące, a to nie jest jeszcze ostatnie słowo, prawda? Za tym pójdą przemiany socjologiczne, nie dla wszystkich pożądane, nie dla wszystkich w skutkach przyjemne, i za tym pójdzie przemiana polityczna. I w niektórych gminach i powiatach w następnych wyborach samorządowych wygra partia ukraińska. Albo przeważy szal zwycięstwa. I ona może się będzie inaczej nazywała. Bo jest w tym Sejmie, właściwie wszyscy są chętni. Wszyscy są chętni, żeby zrobić dobrze, tak? I odebrać sobie to w bonusie w wyborach, w głosach wyborczych tych, którzy będą dozgodnie wdzięczni za to, że się im zrobiło dobrze. I tylko mój osobiście cienki głos i mojej formacji, no właśnie, brzmi w tym, właściwie czasem nie brzmi, jest zagłuszony przez ten entuzjazm mylenia priorytetów, wyzbywania się prerogatyw, które państwo powinno koniecznie zachowywać dla siebie. Gdzie to widzimy? No widzimy to w symbolice, prawda? Sejm Rzeczpospolitej Polskiej został obwieszony flagami niebiesko-żółtymi, które zawieszono, tak się składa, w miejscu przynależnym gospodarzowi. Taki mały figielek, no, nie wszyscy to wiedzą, ale jest coś takiego jak protokół flagowy i tam to jest wszystko ładnie wyrysowane. Podpisał zresztą ten protokół i rekomendował pan minister Błaszczak, kiedy był jeszcze minister nie obrony, tylko spraw wewnętrznych, i rekomendował taki, jest broszurka, można sobie ściągnąć w sieci protokół flagowy, no i jest narysowane, jak mają flagi wisieć, jak jest jedna, jak są dwie, 3, 15, jakie powiesić. No więc biało-czerwona wisi na miejscu dla gości w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. No i oczywiście ja się spotkałem z tymi reakcjami, że kto o takie rzeczy pyta? Tu ludzie giną, panie, bomby, wdowy, sieroty, a ten się czepił, prawda, tramwaju, pyta się o flagę.
Proszę Państwa, ja od tego jestem. Ja od tego jestem, żeby nie ulegać wzmożeniom i oburzeniom pochopnie, tylko żeby pytać, ile to kosztuje, czy to jest państwo polskie, czy to jest jakieś inne państwo. Ja od tego jestem. Jestem waszym posłem, chociaż wybrali mnie z ziemi rzeszowskiej, a nie piotrkowskiej, ale tak to jest, że posłem jestem was wszystkich. I tak pojmuję mój obowiązek i staram się wywiązać z tego obowiązku. Będziemy tu mieli, już mamy inne państwo. Wszystkie sprawy ważne i najważniejsze zostały zaniechane albo wyprzedane, oddane walkowemu. Jakie sprawy są najważniejsze? No najważniejsze jest bezpieczeństwo, bo bez bezpieczeństwa o niczym innym nie ma mowy, prawda? No i zobaczcie Państwo, państwo polskie i to niestety cała zjednoczona koalicja covidowo-wojenna za priorytet w dziedzinie obronności uznała już przed laty zresztą sprowadzanie wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. I to jest fakt, że wszystko inne może być i jest problematyczne, ale to jest dogmat. To jest aksjomat. Mają być wojska obce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie mają nasi alianci wyposażyć nam ze 100-200 tysięcy żołnierza więcej, co by taniej ich kosztowało niż latać, przerzucać, wysyłać. Oni zresztą nie chcą, żeby ich to w ogóle kosztowało, więc generalnie to wypłaci. Prawda? Państwo przecież wiecie, że tych czołgów, tych samolotów nikt nam nie daje w prezencie. Ale mają być wojska obce na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. No i jeśli tak, no to warto zwrócić uwagę, że to są wojska, których żołnierze nie składali przysięgi na wierność Rzeczpospolitej Polskiej. Taki mały film. Nie składali, bo ich nikt o to nie prosił. Nikt tego od nich nie oczekiwał. Nikt od nich nie oczekiwał, żeby się w ogóle dowiedzieli czegokolwiek o Rzeczpospolitej Polskiej. Mamy teraz w Rzeszowie bazę Ramstein II, jedną z największych baz amerykańskich na kontynencie europejskim i ona tak się jakoś sama zrobiła, ta baza, prawda? Nie było jej w planie, ale tak wyszło, no bo wojna jest dobra na wszystko. No i szanowni Państwo, do czego ta baza służy? No ona służy do tego, żeby wszyscy mogli spieszyć na pomoc zaatakowanej demokracji ukraińskiej. No i to może nawet dobrze brzmi dla niektórych. Ja znam te wszystkie, znam całą tę szkołę jazdy, że my teraz musimy właśnie wszystko wpompować w Ukrainę, bo cieszmy się, że to Ukraińcy walczą, a nie my tutaj w Piotrkowie, prawda? Znam te teorie. Tylko, że zwracam uwagę, że to oznacza, że jest ustalona lista priorytetów i aktualnie otwiera tę listę Ukraina, na drugim miejscu jest Ukraina i na trzecim miejscu jest Ukraina, a Polska nie wiem, na którym jest miejscu tej listy, czy w ogóle się mieści. Ja tego nie wiem. Ja tego nie widzę, żeby Polska gdzieś była na tej liście priorytetów. Na razie jest Ukraina, powtórę Ukraina, i po trzecie, i po piąte Ukraina. I teraz, szanowni Państwo, nie wiem, co będzie, ale obawiam się, że jak się taka hierarchia priorytetów ustali, to może się łatwo nie zmienić. A ja z kolei mam dłuższą pamięć historyczną. Różni ludzie różnymi drzwiami wchodzą do tej rzeczywistości, do tej przestrzeni publicznej, się orientują, kto jest kim i co jest czym. Ja wchodzę tymi drzwiami tylnymi, tak? Od historii wchodzę. Od historii. I w związku z tym w historii ja to widzę, że zawsze sprawa ukraińska, od kiedy zaistniała tak gdzieś, prawda, z 500 lat temu zaczęła istnieć sprawa ukraińska, to znaczy sprawa wojsk, zdolności mobilizacyjnych i wagi geostrategicznej formacji, które można było zgromadzić na tym, co dziś nazywamy
Ukrainą, a Ukraina no to był kraj, skraj, czyli to, co się rozciąga tam, gdzie się kraj, kraina polska kończy. Więc zawsze, zawsze ten element w grze geopolitycznej, nawet kiedy jeszcze służył Rzeczpospolitej, no to był rozgrywany na jej niekorzyść. Kozacy, czyli piraci śródlądowi, prawda, tacy piraci z Karaibów, nasiczy zaporowskiej, bo taki był status tych ludzi. To byli ludzie trudniący się, powiedzmy, niebezpiecznym rzemiosłem. Zresztą oni też pływali, oni też potrafili i na, pod Konstantynopol podpływać i tam napadać i z sukcesem rabować. To byli kozacy siczowi i zaporowscy. I od kiedy tylko zaistnieli, to były systematycznie podawiane próby ich przekierowania przeciwko Rzeczpospolitej. To się świetnie udało w roku 1648, kiedy to zaciągi na wojnę z Turkami zostały, nie wiedzieć przez kogo i jak, przekręcone i przekierowane na Rzeczpospolitej. I zamiast bić się z Turkami, Chmielnicki poszedł bić się z Polakami, z Lachami. Bić to za dużo powiedziane, bo częściej rżnąć niż bić, prawda? Częściej rżnąć niż bić. I mogę o tym opowiadać w następnych stuleciach ze szczególnym uwzględnieniem XVIII, XIX, XX wieku. I zawsze zainteresowanie Międzymorzem ze strony anglosaskich ośrodków politycznych było zainteresowaniem priorytetowym. Ukraina była zawsze ważniejsza niż Polska i Polacy byli zawsze do poświęcenia, a Ukraińcy byli, byli do rozegrania. To tak ja buduję taki ogólny model. On ma odzwierciedlenie w różnych przypadkach. Ja podam Państwu jeden przypadek i na tym będę kończył tę część spotkania, żeby dojechać do jakiejś kropki. Podam Państwu jeden przypad, bo ten przypadek dobrze ilustruje, co on ilustruje. No to, że nie wszystko jest takie, jak się Państwu zdaje. I ten przypadek, który Państwu zreferuję, przypadek niejakiego Jakowa Weljakoba Makochina sprzed 100 lat, ten przypadek odnosi się też w interesujący sposób, koresponduje z problemem naszych relacji z naszymi tak zwanymi aliantami zachodnimi. Nam się mianowicie bardzo dużo wydaje na temat naszych aliantów zachodnich. Do tej pory nie jesteśmy w stanie rozpoznać realnej relacji między Warszawą a Londynem, między Warszawą a Waszyngtonem czy Ottawą. Więc opowiadam historię Jakowa Makochina. Jakow Makochin w latach 20. XX wieku, czyli 100 lat temu, był pierwszoplanową figurą wzmacniającego się wtedy, organizującego się wtedy szowinizmu ukraińskiego. Jakow Makochin, który pojawia się wśród Ukraińców na kontynencie europejskim, otwiera biura informacyjne ukraińskie w Londynie, w Pradze czeskiej. Mówią o nim, że to jest książę, jakiś hetman ukraiński, zaporowski, który cudem ocalał z rzezi bolszewickiej i teraz chce zrobić wszystko, żeby sprawę ukraińską podnieść na wyższy poziom, a zrobić wszystko to między innymi wydatkuje pieniądze, bo jako książę jest zasobny i wszyscy, nikt nie pyta, skąd on ma te pieniądze, prawda? Otwiera te biura, książki wydaje. Zaczynają się lata 30. Na Ukrainie sowieckiej zaczyna się wielki głód. Towarzysz Stalin będzie eksterminował tym głodem Ukraińców milionami, a Jakow Makochin wydaje
dość taką sążnistą książkę w Nowym Jorku, ona chyba była wydana, o tym, jak Polacy, Rzeczpospolita Polska, prześladuje Ukraińców. Dręczy, męczy, katuje. Nie do zniesienia dla Ukraińców jest ta Polska, prawda? Tam Stalin morduje milionami, a tu Jakow Makochin tłumaczy światu zachodniemu, że to Polska jest głównym problemem Ukraińców. No i próbował, on nawet wjeżdżał do Polski, ten Makochin, a to we Lwowie się pojawił, a to w Gdańsku. Nasza dwójka, nasza bestienka go tam, prawda, przyuważała, był eksmitowany jako gość niepożądany. I bardzo wiele zrobił, tak może tak powiem, że dziwi mnie, że nie ma pomników w ukraińskich miastach, Jakow Makochin, bo jak na to, co on zrobił i ile dał, i jak nawet w pewnym okresie można powiedzieć, że to na nim stała sprawa szowinizmu ukraińskiego w latach 20. i 30., to mnie dziwi, że w Kijowie nie wzniesiono jeszcze pomnika dla niego na Centralnym Placu. A teraz dlaczego nie wzniesiono? Bo jemu w pewnym momencie przeszedł cały ten szowinizm ukraiński, jak ręką odjął. Przeszedł. Zanim jeszcze wybuchła II wojna światowa, Jakow Makochin, który być może jakoś miał lepsze informacje niż na przykład biedni Polacy przed wybuchem tej wojny, przed jej rozpętaniem, Jakow Makochin opuścił kontynent europejski, wyjechał na drugą stronę globusa, mianowicie na kontynent północnoamerykański. I tam już się nie zajmował przez następnych 10 lat życia, bo umarł w latach 50, może nawet 50, 50, 51 jakoś tak. Czyli przeżył 10 lat i już w ogóle się nie zajmował sprawą ukraińską i umarł i jest pochowany na centralnym amerykańskim cmentarzu wojskowym Arlington i ma na nagrobku napisane, że był starszym sierżantem piechoty morskiej amerykańskiej. Taka historia. I ja ją Państwu opowiadam. Ja to Państwu opowiadam w nadziei, że Państwo, że to Państwa wyobraźnię polityczną i geopolityczną otworzy na różne możliwości. Różne możliwości. Bo ja powiem tak, Makochin ma swój udział w rzezi wołyńskiej. Taki, że to on hodował i subsydiował tych ludzi, którzy szykowali się w latach 20. i 30. dorastali politycznie, organizacyjnie i mentalnie do rżnięcia Lachów po raz kolejny. Więc Makochin ma tu swój udział, nie bezpośredni, prawda? No, Stefan Bandera też tam być może nikomu osobiście gardła nie poderżnął, ale niewątpliwie jest historycznie współodpowiedzialny za stworzenie tej formacji, która niejedno gardło poderżnęła. A więc, jak patrzymy na sprawę ukraińską, i patrzymy na sprawę amerykańską w Europie. I jak patrzymy na relacje Polaków z aliantami zachodnimi, no to możemy obok takiego Makochina możemy postawić na przykład Miriana Coopera. W roku 1920 z bolszewikami walczyła amerykańska eskadra lotnicza nad Polską. Miriam Cooper, później producent filmu King Kongu, takiego jeszcze czarno-białego, niemego filmu, super efekty, wstrząsające. Wtedy do dzisiaj robił wrażenie, prawda? Te efekty, więc on zanim wyprodukował w Hollywood tego King Konga, to był lotnikiem dzielnym i tutaj latał i strzelał do bolszewików. Mój stryjeczny dziadek też w tej wojnie latał, on też virtuti militari za bombardowanie bolszewików w 20 roku latem dostał. I Dlaczego przypominam te oderwane epizody historyczne? Po to, żeby powiedzieć, że poważne imperia grają na kilku różnych fortepianach co najmniej. I wobec Polaków, alias Polaczków, naiwnych, miłych, mają na jednego Miriana Coopera, zawsze mają jakiegoś drugiego Jakowa Makochina. I w związku z tym, bylibyśmy bardzo nierozważni, Szanowni Państwo, gdybyśmy kładli głowę pod Ewangelię w którejkolwiek z tych spraw. Bylibyśmy bardzo nierozważni, gdybyśmy się spieszyli teraz z kolei, nie na pierwszą, już nie na drugą, tylko na trzecią wojnę światową w pierwszym szeregu, w takim uniesieniu braterskim, że tu braterstwo nam serdeczne oferuje prezydent Zełenski, którego, jak wiadomo, wykreował
wykreował ten sam człowiek, który pobudował w Dniepropietrowsku nad Dnieprem największy żydowski gmach użyteczności publicznej, Centrum Menore, Dom Chabad. To się teraz nazywa nie Dniepropietrowsk, tylko Dnipro. Takie duże miasto. Zdaje mi się, że ten dom Chabadu nie był do tej pory jakoś specjalnie ostrzeliwany i chyba tam sobie stoi i może nawet doczeka końca tej wojny. Więc to ten sam pan Kołomyjski pobudował to centrum wielkie. I ten sam pan Kołomyjski był akuszerem kariery, zdaje się, że w showbiznesie, ale również w polityce pana Żeleńskiego. Po co to mówię? Nie po to, żeby wyciągnąć jakiś niezbity wniosek, bo ja nie mam niezbitych wniosków. Ja tylko stwierdzam, że nie wszyscy tutaj koniecznie muszą się okazać tymi, za których się podają i nie wszyscy muszą się okazać dokładnie tymi, którymi nam się dzisiaj wydaje. I dlatego bylibyśmy bardzo nierozważni, gdybyśmy pozwolili wypruć sobie flaki za sprawę ukraińską, dosłownie i w przenośni, gdybyśmy pozwolili sobie wybebeszyć Rzeczpospolitą za pomocą operacji masowego przesiedlenia ludności, co jest pretekstem do odwracania priorytetów funkcjonowania władz Rzeczpospolitej Polskiej i rządowych, i samorządowych. I gdybyśmy na dodatek jeszcze mieli pozwolić na to, żeby nas wepchnięto pod kosiarkę wojenną, żeby nas wepchnięto pod ciężarówkę rozpędzoną z gruzem. Chciałbym, żebyśmy to wszystko przeżyli. Chciałbym, żeby Rzeczpospolita Polska nie była daniem konsumowanym, ale żeby była graczem przy stole rokowań na konferencji, jeśli ona kiedyś będzie w jakimś Wersalu, czy Wiedniu, czy innej Genewie. Tego bym chciał i dlatego teraz w pierwszym akcie tego horroru sensacyjnego jestem zdania, że należy opuścić kolejkę. Na wojnę się jeszcze nikt nie spóźni. Nie należy się na nią spieszyć. Nie należy angażować wszystkich naszych aktywów państwowych, politycznych, militarnych, ekonomicznych, całego natężenia ducha narodu. Nie należy inwestować w tę sprawę. Z jakiego powodu? No z takiego powodu, że my dokładnie nie wiemy, jaka i czyja to jest sprawa. My dokładnie nie wiemy, o co ta wojna się toczy. To państwo mówią w telewizorze nam wszystkim, że to jest o demokrację na Ukrainie i wolności i w ogóle i takie tam różne fajne rzeczy. Ale szanowni państwo, bylibyśmy bardzo nieroztropni, gdybyśmy kupowali cały ten kit, który nam sprzedają w wieczornych programach dezinformacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę.